A gdyby pan został ministrem sprawiedliwości i mógł zrobić reformę sądownictwa w Polsce, to co, co pan zrobił? Po pierwsze, nie chciałbym zostać ministrem sprawiedliwości. Po drugie, ja nie mam wiedzy całościowej dotyczącej tego, co trzeba zrobić. Na pewno zastanowiłbym się, wie pan, nad jedną rzeczą, o której się na co dzień nie myśli, mianowicie nad tym, kto zostaje sędzią. Bo znowu, mamy takie badania, które pokazują to, że jeżeli ktoś miał za sobą historię pracy dla państwa, był urzędnikiem albo prokuratorem, to jako sędzia zawsze jest bardziej przychylny państwu, a nie obywatelowi. Z kolei, jeżeli ktoś ma za sobą historię bycia adwokatem, albo na przykład kimś, kto działał w organizacjach pozarządowych i bronił jednostki, to wtedy jako sędzia bardziej dba o jednostkę obywatela. I teraz ludzie tego nie wiedzą najczęściej, ale gdyby pan poszedł do sądu administracyjnego, który na przykład rozstrzyga ważne sprawy dla przedsiębiorców, większość ludzi tam pracujących są byli urzędnicy. Nieraz się nawet mówi, że tam sędziami są urzędnicy w togach. Więc na przykład taka kwestia, skąd my pozyskujemy ludzi, którzy zostają sędziami, ma wpływ na to, czy, jak te sądy są później postrzegane. Bo ja miałem kiedyś w swojej historii prawniczej taką sprawę, że reprezentowaliśmy klienta na drodze administracyjnej w sprawach celnych i sprawa się długo, długo toczyła i potem trafiliśmy do sądu administracyjnego i, i, i ktoś, kto pracował w urzędzie celnym już dążył zostać sędzią w tym, w, tym, w tym sądzie administracyjnym i później rozpatrywał nasz sprawę i się nie wyłączył, prawda? Niech pan zgadnie, jaki był efekt, prawda? No tak, tak. Więc to jest sytuacja, w której my musimy zadbać na przykład o zważenie tego, żeby w sądach byli ludzie, którzy dbają o jednostkę, dbają o przedsiębiorstwo, a nie tylko o państwo, bo w sprawach podatkowych wtedy obywatel zawsze będzie przegrywał, a państwo zawsze będzie wygrywało. Mhm. Jest wiele innych rzeczy, które trzeba zrobić, natomiast na pewno ja rozmawiam z ludźmi, którzy lepiej się znają na sądownictwie niż ja i oni wyraźnie wskazują, trzeba naprawiać, ale na pewno nie tam, gdzie naprawia Zbigniew Ziobro, bo on nie naprawia, on chce dokonać czystki po to, żeby zamiast X był Y i żeby ten Y czuł się wobec niego lojalny, żeby go popierał. I to widzimy w postaciach takich sędziów, którzy przez Ziobrę są powoływani. Ci ludzie, wracając znowu do Instagrama czy do Twittera, mhm. oni ciągle oddają pokłony w tych mediach społecznościowych. Oni ciągle mówią, że, że ten rząd jest dobry, on robi dobrze. Oni odpłacają się później. Za to, że tam trafili poparciem, czego oczywiście sędzia nie może robić. To jest, to jest, to jest niegodne sędzia. I znowu, jest tyle wątków, że próbuję to jakoś porządkować. Do, do pana ministra Ziobry jeszcze wrócę, a teraz y, chwila na temat odpłacania się, bo to jest też jeden z takich tematów bieżących. Co prawda, my tę rozmowę nagrywamy 8 listopada. Z, y, tak dla porządku, żebyśmy tak. to umiejscowili w czasie. Otóż ty, jeśli chodzi o te bieżące sprawy, to dużo się mówi o, o tym, że członkowie zarządów y, spółek Skarbu Państwa przelewają pieniądze na PIS i na przykład polityka ujawniła, y, że tak się zadziało w PZU i że tam cały zarząd powpłasał powyżej tam 45 tysięcy złotych. Tak. Czyli... W sumie to wyszło powyżej 200 tysięcy. Z kolei TVN napisał o, o wpłatach z Orlenu na polityczki PiS-u w czasie wyborów do europarlamentu kilka lat temu. Tak. No i teraz narracja, narracja ze strony polityków rządowych, reprezentujących rząd, jest taka, że to jest wszystko lega Jest to, że to jest wszystko zgodnie z przepisami, bo ordynacja wyborcza nie zabrania, żeby tam prywatne osoby, to jest wszystko transparentne i tak dalej. No ale z drugiej strony jest taka myśl, no okej, okay, może i tak, ale że to nie wypada, albo że to jest niefajne, no bo takie odpłacanie się, takie wspieranie się, że ręka rękę myje. A co pan sądzi na ten temat? Ja jestem oburzony całą tą sytuacją, ponieważ, wie pan, to, to nie jest tak, że jeżeli coś jest, że, że jeżeli zawsze się nie idzie do więzienia, to wolno tak. to robić. Jest bardzo dużo takich rzeczy, za które nikt pana nie ukaże, ale ich po prostu nie wolno robić, dlatego, że to niszczy życie społeczne. I mnie najbardziej oburza to, kiedy ja słyszę, jak właśnie, nie wiem, pani Beata Szydło, czy ktoś inny mówi, jest wolność i każdy może wpłacać na kogo chce. No właśnie to jest zaprzeczenie wolności. Dlatego, że to nie jest możliwe, żeby ci wszyscy ludzie chcieli z własnej woli wpłacić te pieniądze na tę osobę, którą, 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 którą chcieliby poprzeć, bo gdyby rzeczywiście popierali osoby, które im się podobają, to tutaj mielibyśmy większy rozrzut. Nie byłyby to takie same kwoty, nie byłyby to te same konta. Więc jest to zaprzeczenie wolności, a jeżeli zaprzeczenie wolności, to to jest jakaś niewola. Na czym ta niewola polega? Na tym, że dostaje pan tak naprawdę i wie pan o tym stanowisko w spółce skarbu państwa i później musi pan odpłacać, tak jak pan przed chwilą powiedział. I to oznacza, że muszą, muszą tam trafić odpowiedni ludzie. Bo nie każdy ma kręgosłup z gumy i nie każdy sprzeda się za pieniądze. Ta cała sytuacja jest tak naprawdę transferem pieniędzy publicznych do kieszeni partyjnych. No jak, no jak na to inaczej można spojrzeć? Bo my płacimy do budżetu, budżet jest jako skarb państwa właścicielem tych spółek, te pieniądze gdzieś tam do tych ludzi trafiają i później zasilają partie. No to, to jest układ zamknięty, prawda, który, jak ludzie słusznie wskazują, może doprowadzić do wytworzenia się takiej oligarchii, czyli pewnej grupy ludzi, którzy żyją z państwa w sensie gospodarczym. I za to się odpłacają. Wiemy o tym, że tak jest na Węgrzech. Oczywiście tak jest w Rosji. Wiemy, że tak jest na Węgrzech, że w pewnym momencie ten system staje się tak sprawny, że już się nie da go zmienić. Bo jeżeli Posłowie i partii X mają 20 razy więcej pieniędzy, bo mają takie sposoby wyciągania z rynku, w pewnym sensie, no to ta przewaga jest już nie do pokonania i wtedy opozycja nigdy, z punktu widzenia komunikacyjnego, nie może dotrzeć do, do ludzi no tak. ze, swoim, ze swoim pomysłem. Więc jest to zagrożenie dla demokracji, w pewnym sensie śmiertelne, jeżeli ono zostanie. To, mówię tutaj, to zagrożenie, w którym zniewala się ludzi, wpuszczając je w te takie maszyny oligarchiczne, gdzie oni wiedzą, że mają być mierni, bierni, ale wierni i mają płacić za to, że ktoś im płaci, prawda, jest to, ja generalnie mówię, pan, że to jest chyba największa słabość i myślę, że ona się jakiejś zemści rządów Prawa i Sprawiedliwości, oni są przekonani, że człowiek jest zły, ale w tym sensie zły, że jest, yy, yy, chodzi mu tylko o kasę, chodzi mu tylko o zysk i zrobi wszystko, żeby te pieniądze uzyskać. Moje przekonanie jest takie, że ludzie nie są tacy. Że motywacja ludzka, oczywiście pieniądze są ważne, ale to nie jest tak, że za pieniądze ludzie zrobią wszystko. PiS moim zdaniem tak myśli, Jarosław Kaczyński tak myśli, i do jakiegoś poziomu to działa, ale w pewnym momencie się rozpada. Bo może pan kupić tylko ludzi, którzy właśnie dają się kupić. A ludzie, którzy dają się kupić, to są najczęściej ludzie mniej wartościowi niż ci, którzy się nie dają kupić. Więc jak pan kupuje tylko tych, którzy się dają kupić to tworzy pan wokół siebie ludzi, którzy są mało wartościowi i później jak przychodzi kryzys, to oni sobie z tym kryzysem nie radzą i to wszystko upada. Ta, wiemy z historii, że tak to tak to wygląda, mniej więcej.